Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Tarnobrzega radni przegłosowali uchwałę zmieniającą stawkę za odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Za śmieci posegregowane będziemy teraz płacić 28 zł na osobę. Początkowo projekt uchwały, nad którą mieli głosować radni na styczniowej sesji, zakładał wzrost stawki za śmieci segregowane z 26 zł na 30 zł od mieszkańca. Podwyżka ta podyktowana była zwiększonymi kosztami po stronie miasta, jak i wnioskiem firmy FCC o kolejną zmianę warunków umowy. Na początku sesji prezydent miasta wniósł jednak autopoprawkę do uchwały, według której cena za śmieci miałaby wzrosnąć o 2 zł. Te 2 zł przekłada się mniej więcej na 500 tysięcy złotych w skali roku i te 500 tysięcy, bo to może będę operował bardziej tą kwotą, na to składa się funkcjonowanie PSZOK-u, który po raz pierwszy mamy oddzielnym postępowaniem przetargowym. Poprzednio był uwzględniony w dużym przetargu, czyli na odbiór odpadów, natomiast teraz jest oddzielnym postępowaniem po raz pierwszy i to jest 160 tysięcy złotych. Jest również odbiór wielkogabarytów, czyli też kolejne zamówienie, które wcześniej było w postępowaniu głównym. Jest obecnie w oddzielnym postępowaniu, to jest ponad 140 tysięcy złotych. To jest również zaktualizowanie kosztów administracyjnych, czyli m.in. wynagrodzeń pracowników. W latach ubiegłych to była kalkulacja 250 tysięcy. Natomiast już w roku 2022 na koniec roku wyraźnie było widać, że 250 tysięcy to jest kwota zaniżona, za mała w stosunku do wydatków. W związku z tym w tym roku planujemy te koszty administracyjne na 350 tysięcy, czyli to jest te kolejne 100 tysięcy w tej kwocie półmilionowej. Również w ramach środków na zagospodarowanie środków pozyskiwanych od mieszkańców, w ramach opłaty zagospodarowania odpadami, kupujemy kosze i robimy wykonania zastępcze. W tamtym roku nie kupiliśmy koszy, no bo środków niestety zabrakło. Natomiast zrobiliśmy wykonanie zastępcze za 140 tysięcy złotych. W tym roku planujemy zakup koszy za 100 tysięcy i to jest ta pozostała kwota, czyli 100 tysięcy na kosze, 100 tysięcy zwiększone koszty za koszty administracyjne, 160 tysięcy PSZOK, 140 tysięcy minimum odbiór wielkogabarytów, to daje kwotę pół miliona. Problem śmieciowy jest, będzie i był. I co do wzrostu cen, występuje w całej Polsce. Pewnie będzie występował, dopóki jakiejś stabilizacji na świecie nie będzie. Można by było właściwie długo o tych wszystkich kwestiach mówić. Niewiele to zmieni oczywiście. Ci, którzy będą uważali, że nie powinniśmy podnosić stawki, tak będą nieprzekonani, a ci, którzy będą uważali, że te 2 złote na obsługę, o tym, o czym pan Piotr mówił, to powinniśmy zabezpieczyć w budżecie, zagłosują za. Tak było, jest i będzie. Niektórzy mówią, że ceny nie są, śmieci nie są polityką. Są polityką, tak jak każda kwestia cenowa. Kwota, te 2 złote, która jest wskazana w uchwale, po autopoprawce, to są koszty przeznaczone, jakby wyliczone z miasta, niezależne w żaden sposób od podwyżki dla FCC, potencjalnej podwyżki dla FCC. Jeśli chodzi o firmę FCC, to ta wniosek o kolejną zmianę warunków umowy na realizację usługi złożyła do Urzędu Miasta w grudniu 2022 roku. FCC złożyło wniosek o podwyżkę, wyceniło tą podwyżkę, oczywiście licząc od tony, na kwotę 960 tysięcy i uzasadniało podwyżkę m.in. wzrostem kosztów minimalnego wynagrodzenia, wzrostem kosztów obsługi zadłużenia, bo FCC na funkcjonowanie, na kontrakt leasinguje sprzęt, więc tutaj uzasadniało wzrostem kosztów rat leasingowych związanym z kosztem, ze wzrostem obsługi zadłużenia. Również uzasadniało wzrostem kosztów z zagospodarowania odpadów związanym ze wzrostem kosztów paliwa, a także wzrostem kosztów paliwa na instalacji, bo tu jest paliwo, może być służyć do odbioru odpadów z terenu miasta, może służyć do działania instalacji, no i to jest ten drugi czynnik, który jest jakby wskazany w tym wniosku o podwyżkę. Dzień przed sesją odbyło się spotkanie radnych z przedstawicielami FCC. Uzasadnienie kolejnej podwyżki cen i załączona dokumentacja wydały się niektórym radnym mało przekonujące. Nie, naprawdę te kalkulacje, gdzie pokazane jest to, co zostało przysłane, to, co radny Kalinka pokazywał, czyli to jest główna kalkulacja do pisma.
No to z całym szacunkiem, szanowni państwo, ale ja nawet zauważyłem, że trochę pani przedstawicielka wczoraj FCC chyba nie wiedziała, co jest w tym załączniku, bo ja pytałem, ona mówi, że no wystąpiliśmy tylko o paliwo, a w załączniku jest paliwo, energia i inflacja, co daje w sumie 8%. No ja bym chciał wiedzieć, gdzie są te koszty, które poniosła ta firma i wzięła je na siebie. No bez takich kalkulacji wydaje mi się, że no nie można wydawać pieniędzy publicznych. Wszyscy jako radni podjęliśmy decyzję, że musimy mieć wgląd w dokumenty. Na wczorajszym spotkaniu również zostało to podnoszone. W związku z powyższym ten wgląd w te dokumenty będzie. Oczywiście ja pozostaję z nadzieją, że ten aneks nie zostanie podpisany, dopóki go nie zweryfikujemy. A jeżeli zostanie podpisany, a go zweryfikujemy, że będą działania w celu rozliczenia z firmą FCC na podstawie wyliczeń. Na to liczę. Dokumenty, które nam dostarczyło FCC, to jest gabaret do kwadratu. My nie mamy tam nic. Tam użyte są tylko słowa należyta staranność i stan wyższej konieczności. Zagłosowało 14 radnych, 5 głosów było przeciw. Retransmisję sesji można będzie obejrzeć w telewizji kablowej na naszym kanale we wtorek 31 stycznia o godzinie 15.